Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale pierwszym, wersety od 56 do 66? A Maria została z nią około 3 miesięcy. Następnie wróciła do swojego domu. Elżbiecie wypełnił się czas jej rozwiązania i urodziła syna. Gdy usłyszeli sąsiedzi i jej krewni, że Pan uczynił swoje wielkie miłosierdzie nad nią, radowali się razem z nią. Przyszli 8 dnia, aby obrzezać dziecię i nazywali je imieniem jego ojca, Zachariasz. Odpowiedziała jego matka: o nie, ma na imię Jan. Powiedzieli do niej: nie ma nikogo w twoim rodzie, który byłby nazwany tym imieniem. Czynili znaki jego ojcu, jak chciałby go nazwać. A on, kazawszy podać sobie tabliczkę, napisał: Jan jest jego imię. I dziwili się wszyscy. Od razu odzyskał mowę i wielbił Boga. Ogarnął strach wszystkich ich sąsiadów, a po całej górskiej krainie judzkiej te rzeczy były przedmiotem rozmów. Wszyscy, którzy o tym słyszeli, wzięli to do swojego serca, mówiąc: kim będzie to dziecię? Bo była z nim ręka Pana. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Werset 37. Elżbieta, o której czytamy, że była bezpłodna i w podeszłym wieku, urodziła syna. Czy możemy wyobrazić sobie jej radość? Wraz z narodzeniem największego proroka, czytamy o tym w Ewangelii według Łukasza w 7 rozdziale i 28 wersecie. Powiadam wam, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. Więc wraz z narodzeniem największego proroka kończy się doświadczanie Zachariasza. Kiedy Zachariasz pisemnie potwierdził, że zaakceptował wszystko, co przekazał mu anioł, Jan jest imię jego. Jego język rozwiązał się. Jaki był rezultat tej kary za grzech? Zachariasz uwielbia Boga. Boża kara nie była więc daremna. Jak to wygląda w naszym przypadku? Czy Bóg może z nami osiągnąć swój cel? A może nasze serce sprzeciwia się Bożemu działaniu? Jan oznacza: Pan jest łaskawy. Jaka łaska ze strony Boga była związana z tym imieniem? On miał przygotować drogę temu, który był pełen łaski i prawdy, i z którego pełni wszyscy wzięliśmy, i to łaskę za łaską. Czytamy o tym w Ewangelii według Jana w 1 rozdziale, werset 14 i 16. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. Wraz z narodzeniem Jana Bóg znowu zaczął zajmować się swoim ludem. Wszyscy, którzy o tym słyszeli, odczuli to. Ludzie widzieli palec Boży w tym zdarzeniu. Zastanawiali się, kimże będzie to dziecię.